Ja pochodzę z Białki, jestem rolnikiem, mam hodowlę bydła i hodowlę trzody chlewnej. No strajkujemy przeciwko tej piątce Kaczyńskiego, ubój rytualny bydła. Dlatego, że po prostu ceny spadają. Jak już raz zamknęli nam kiedyś tego, to 2 zł było obniżenie cen. W 13 roku chyba to było ten ubój rytualny. Później Trybunał stwierdził, że nielegalnie było. No i teraz znów Kaczyński nas ładnie prosił, jeździł po wsiach z Morawieckim, jak było to wszystko przed wyborami, żeby wieś na niego głosowała, wieś zagłosowała, teraz nam robi. Samo jest ze świnmi. ASF jest strefa niebieska, nie wiadomo dlaczego gmina Radzyń ma ASF, jest strefa niebieska ponad rok czasu. A tu nie było żadnego ogniska w gminie Radzyń i nikt tego nie chce zdjąć. Za świnie teraz proponuje nam 3,60, tak jak dla takich mniejszych hodowców, a dla takich jak ja mam samochód, na przykład 100 sztuk załaduję, to mam 3,80, nie? A parówki w sklepie kosztuje 25 zł. Odpad. I tu nic nie ma. Kto zarabia te pieniądze? Gdzie te pieniądze są? I nikt się tym nie interesuje. Ani Morawiecki, ani Kaczyński. Nic. Teraz pani poseł taka, pani senator napisała na Facebooku wczoraj, że psy szczekają, a karawana jedzie dalej, nie? Tak rolników porównała do psów, że rolnicy krzyczą, a oni dalej ustawę pchają przez Sejm, nie? Ta pani się Orzechowska nazywa, senatorem jest. To nie jest pierwszy protest. Co będzie dalej? Nie, dalej będzie. Po dzisiejszym dniu spodziewamy się rozmów, że tam podejmie rząd rozmowy jakieś z przedstawicielami. Żadnych nie. No, ostatnio premier zachorował, na kwarantannę poszedł, jak rolnicy dojechali do Warszawy. A teraz no, czekamy, zobaczymy, co będzie po tym proteście. To już się wtedy, bo tam już trochę jest nawet takich, poblokuje się drogi całkowicie, także że w ogóle nie będzie żadnego przejazdu. Na razie będziemy jechać. A dzisiaj będziemy jechać do Borki z powrotem. Przez ile godzin? No to gdzieś tak wychodzi, jak ostatnio jechali, to wychodziło 2 godziny, no to jak gdzieś z 5 godzin to całe potrwa w tej z powrotem, nie? Około 5 godzin, 4,5. Dlaczego taka forma protestu? No dlatego, żeby na razie jeszcze tak trochę przepuszczać te samochody, które jadą, nie? I na razie przejedziemy, nie, że całkowicie nie zablokujemy, no. Ale planujecie Państwo? No planujemy, że jeżeli, no zobaczymy, co powiedzą, no co teraz wyjdzie po tych dzisiejszych protestach, no. Wszystko będzie zależało od dzisiejszych tych, czy podejmą rozmowy jakieś, czy nie podejmą. Ilu rolników i z jakich gmin tutaj z całego powiatu radzyńskiego zadeklarowało? Nie, tutaj są rolnicy na razie, tak, gmina Radzyń Podlaski, gmina Komarówka. Tam nie wiem, czy gmina Wochyń, bo też mieli przyjechać, bo z Ulana tam blokują na 63 w Stoku. A tu jest tak na razie z tych. Tu jeszcze gmina Borki, bo oni będą jechać z tamtej strony. Bo tam oni tam są i stamtąd będą jechać. Ile osób mniej więcej? Tam mają na razie chyba 10 ciągników jest tego. A osób to nie pytałem, ile ciągników jest 10 tam na razie. I u nas to jest chyba 19 teraz już. Chociaż mnie bezpośrednio to nie dotyczy, ale boli mnie to, że nie mamy reprezentacji w Sejmie. Że to, co spotkało nas teraz, to dotknie kilkudziesięciu tysięcy rolników, co nie? To będą straty olbrzymie, bo przecież no to się w głowie nie myśli dosłownie. Jak można było bez ministra rolnictwa, bez ogólnej takiej konsultacji ze związkami rolniczymi podjąć taką szybką decyzję? No nawet Niemcy teraz wprowadzają zmiany jakieś proekologiczne, ale daje 5-7 lat, żeby to wszystko wprowadzić, a tutaj tak raptownie no boli nas, że nie mamy reprezentacji. Myślę, że stworzenie partii rolniczej to będzie podstawa teraz, żeby było tak jak przed wojną po prostu. Dlatego wychodzimy w całej Polsce, bo to chociaż COVID jest, chociaż to wszystko, ale nie boimy się tego właśnie. No bezmyślność ludzi, którzy po prostu są u starej władzy, którzy po prostu nie chcą wejść w sytuację rolników. No to przecież i tak jest katastrofa teraz w rolnictwie, i tak te ceny spadają. I na świnki, i na bydło, i na wszystko praktycznie do tego dojdzie, że naprawdę będziemy musieli pójść z torbami z tego rolnictwa. No. Przykro nam właśnie. Dzięki. Musicie Państwo wyjść na ulicę i... No musimy, no innego wyjścia nie ma. Wiecie, nie chcemy blokować dróg, naprawdę. Bo to jest przykre też, inni są z tego powodu, ale my jako rolnicy, no nie mamy wyjścia, tak? Nie mamy wyjścia. Obecny minister rolnictwa to jest, nie wiem, jakimś pajacykiem, który po prostu z ekologami trzyma jakieś... No, zwróci mi kolega uwagę, no co jest ekologiczne tak naprawdę? Czy zrobienie futra z jakiegoś zwierzęcia, które będzie się rozkładać, wiesz, 2 czy 3 lata, czy zrobienie sztucznego jakiegoś tworzywa, co nie? Nie wiem, dla mnie ta ekologia to jest taka sprawa tylko pieniędzy, co nie? Kto da więcej, dlatego ekolodzy głosują
i za tym idą po prostu. No. Uważam, że pozbawieni jesteśmy środków do życia. W tej chwili, w tym wypadku, jeżeli wprowadza się zakaz uboju rytualnego, gdzie takie jak ekolodzy uważają, że to jest ochrona zwierząt, no, cierpienie i tego, to wcale nie jest prawdą. Nie jest prawdą dlatego, że teraz te same zwierzęta wyprodukowane tutaj, znaczy wychowane tutaj przez rolników, będą transportowane 700-800 km do Niemiec, do Czech. I tam ubój rytualny będzie wykonywany na nich. Dodatkowy stres, dodatkowe cierpienia. Przecież to 700 km w samochodzie ciężarowym przejechać. No to niech sobie taki jeden ekolog przejedzie i zobaczy, jak to będzie tego. No i niestety ludzie muszą jeść, czy w Polsce, czy za granicą. Następna sprawa, jeżeli odnosi się nawet do tej produkcji zwierząt futerkowych, co tak głośno ekolodzy protestują przeciwko temu. Znam człowieka, nawet mój kolega pracował w takiej fermie. Tutaj jest nawet w Ustrzeszy. Jest taka ferma, mówił, że tam zwierzęta są bardzo dobrze traktowane i wcale nie jest tak, że to jakiś tam jest odór z tego, bo mówił, pracował nawet, smrodu tam żadnego nie było. Tak jak niektórzy spostrzegli to, że są tacy pseudoekolodzy, zatrudniają się do takiej fermy. Po prostu zranią to zwierzę, później nagrają coś tego. No, ja wiem, że może tam się jakieś między sobą, tak samo jak i zwierzęta, krowy nawet mleczne, jedna drugą może uderzyć gdzieś tam, czy zranić nawet nieprzypadkowo, czy przypadkowo, ale to nie jest nagminne. Tym bardziej, że tak, każdy rolnik dba o te swoje zwierzęta po prostu. Z tego żyjemy. Tak, jeżeli ja swoje krowy bym źle traktował, te krowy nie dałyby mi mleka. Jeżeli zwierzę później nawet wybrakowane, by było jakieś też źle traktowane, ja nie, nikt by ode mnie tego zwierzęcia nie kupił. A jeszcze kwestia z tego, że ta piątka dla zwierząt przyczyniła się już do spadku opłacalności z cen skupu nawet tego bydła rzeźnego. Proszę sobie wyobrazić, że dostałem od człowieka fakturę, pokazał mi, nie będę z imienia nazwiska mówił i nie będę firmy, która kupiła od niego krowę, która no, do produkcji mleka nie nadawała się już, bo po prostu tak, trzeba było ją sprzedać. Wyobraźcie sobie Państwo, ile wziął za tą krowę. Za 680 krow w dobrym stanie fizycznym. 570 zł plus VAT. To jest 80 groszy za kilogram mięsa. Teraz sobie wyobraźcie to samo mięso. Przecież dobra, bo to mięso poszło do supermarketu, poszło gdzieś tak, po 40, po 50 zł za kilogram. Do tego doprowadziła piątka Kaczyńskiego. Upadek polskiego rolnictwa. Ktoś po prostu chce zniszczyć nasze rolnictwo. Po prostu Zachód boi się, tym bardziej, że tak, no jeżeli chodzi o te zwierzęta futerkowe, one zjadają odpady poubojowe przecież. Tak samo my wszystkiego nie zjadamy. Mętności, one to likwidują. Teraz jeżeli tego norki nie zjedzą, to trzeba będzie oddać do utylizacji. Kto na tym zarobi? Niemcy, którzy są właścicielami tych zakładów utylizacyjnych. Znowu tutaj jeszcze tak sobie to wszystko racjonalnie do tego podchodzę i myślę sobie, no dlaczego Kaczyński akurat to w tym momencie wprowadził? Tak? Nie wiem, może to jest jakieś większe, drugie dno. No, aby ukryć, bo o czym się nie mówi. Nie mówi się o bezkarności właśnie, tej ustawie bezkarności, która
ma być wprowadzone, że już jest wprowadzone, że jeżeli jakieś tam można wszystko, przedstawiciel władzy może wszystko zwalić na koronawirusa, że coś zrobił nie tak, dlatego że chciał przeciwdziałać koronawirusowi. Druga sprawa, umowa z Amerykanami, która jest w tej chwili już podpisana. Nie wiem, czy państwo wiedzą, na jakich zasadach, jak ona jest, co jest tam ustalone. Tam jest po prostu podane, że żołnierz amerykański tutaj na terenie Polski będzie, nie będzie podlegał naszemu prawu. Z bronią będzie mógł chodzić po mieście. Jeżeli nawet kogoś zabije czy tego, to odpowiada tam Stany Zjednoczone. Druga sprawa, przecież koszty utrzymania my będziemy płacić, to pensje tym żołnierzom w kwotach takich, jak tam brali. To jest złoty interes dla Stanów Zjednoczonych. I o tym się nie mówi. To jest bardziej jeszcze, uważam, że może ta cała piątka dla zwierząt może być przykrywką tamtych dwóch afer. Dla mnie nie to są afery. Co jeszcze? Taki następny etap tego, co się dzieje po tym, jak się okazało, że w 12 godzin pod przykrywką nocy wbito nam nóż w plecy i zdradziecki styl tego rządu i części opozycji, bo przecież trzeba to powiedzieć, że to popis nam dzisiaj pokazuje, na co go stać i doprowadza do tej sytuacji, którą dzisiaj macie. I tu chciałbym zaapelować do wszystkich tych, którzy wydaje im się, że są poszkodowani dzisiaj stojąc na tych drogach i tak dalej. To nie... Nas wyciągnięto po prostu. Nas wyciągnął Jarosław Kaczyński i jego chore pomysły. Zebraliśmy się dla przyjemności. Dla przyjemności i po prostu to nie jest nasza wina. Nas by na tych drogach nie było. My byśmy... nic się odzywali. Mamy swoje zajęcia. Pracy jest kupę jeszcze do zimy. Ale po prostu no, to, co nam zrobiono, wbito ten nóż w plecy, no niestety nie możemy stać z założonymi rękami i czekać, aż przyjdzie coś same, no bo to jest zagłada naszego rolnictwa. Przyjdzie bankructwo same. Tak jest. Bankructwo. Tutaj macie rolników, mogą o swoich problemach, każdy, tu jest producent bydła, który przekształcał się już też wielokrotnie, konie polskie, także jest ogrom, no cały problem polskiego rolnictwa po prostu. Ziemniaka na przykład. Ziemniaka. Wie, że bez obornika, skórnika daleko na słabych glebach nie pojedziemy. A my mamy bardzo słabe gleby, mamy piątą, szóstą klasę i nie oszukujmy się, nie mamy tam 10 ton czy 8 ton pszenicy z hektara, tylko mamy 5, 4, jak jest dobry rok to 5, jak jest słaby rok to 4, 3. I no dostaniemy na przykład suszowe, ale tak, w tamtym roku dostaliśmy suszowe, ale dopiero za rok. Dostaliśmy koniec listopada, to cały rok musieliśmy jeszcze, chociaż to suszowe było, przeżyć no, ze swoich pieniążków, chociaż był ciężki rok. W tym roku był... No, można powiedzieć urodzaj, no to nam rząd zafundował ustawę, która nas doprowadzi do bankructwa. Ja nie wiem, czy to jest w założeniu rządu, żeby
na wsi było, nie wiem, ludzie mogli z miasta przyjechać na wypoczynek, a zboża i pszenicę na przykład do młyna ściągnąć z Ukrainy czy z zachodu. Nie rozumiem założenia tego, co rząd zaplanował, bo zniszczyć można szybko, tylko później odbudować gospodarkę to nie jest tak szybko i tak łatwo. Tak jak ustawę wymyślić. Bo ustawy to można klepnąć w ciągu 12, 24 czy 48 godzin, tylko to, co się klepnie i nie zastanowi się człowiek nad tym, to później to nie, może nie ja, ale pokolenia będą po nas musieli odrabiać. Świadomie rolników wprowadzili w dotacje, świadomie młodzież wprowadzili w dotacje. Przecież mogli ogłosić, słuchajcie, za rok, za dwa likwidujemy wasze miejsca pracy, tak jak zlikwidowaliśmy świnie. Tak. Likwidujemy dalej, idziemy tak. W tym kierunku. Po co bierzecie? Młody chłopak w Białoborę postawił, 5 lat jest związany z Unią, z agencją. Musi się z tego wywiązać chłopak. 5 lat, jak można do tego dokładać? Jak można zwiększać coś przez 5 lat, jeżeli ciągle do tego dokładasz? Z czego? Przecież to jest bankructwo w pierwszych 2 latach. To jest świadome działanie na szkodę narodu. I rolnictwo to już... W ciągu roku nie wytrzymasz. Słyszycie państwo opowieści, że mają plan dla Białorusi, mają plan na Ukrainę. Drodzy państwo, przecież to jest hańba mówić takie rzeczy w dobie, gdzie my padamy tutaj przez COVID. Przecież trzeba, my jesteśmy w tak trudnej sytuacji w tej chwili rolnictwo, bo przecież te towary nie schodzą tak jak schodziły. Restauracje, sami widzicie, wszystko jest zamknięte. To nie działa tak jak trzeba. My naprawdę mamy ogromne kłopoty finansowe. Wystarczy pojechać do banków, zapytać się, co się dzieje. Te banki aż się trzęsą. Co będzie dalej z nami, bo przecież my tego nie pospłacamy. My i tak jesteśmy na lata już w tej chwili, te przedłużania nasze, te które miały być przez 15 lat, normalny biznes powinien się odbijać, nam wychodzi już 30, drodzy państwo. To jest przedłużanie konania. Konania, po prostu. Przedłużanie konania. Opowieści jakieś te covidowe, pomocy, ja tylko dam państwu takie, co wam wstępnie, ja tego pisemnie wystąpię, żeby media o tym wiedziały. Pytałem się z agencji naszej tutaj bialskiej, jest 15 tysięcy gospodarstw złożyło o ten COVID, zwrot tych kosztów. Na dzień dzisiejszy 1500 jest pozytywnie rozpatrzonych z tych 15, więc macie skalę tej pomocy. Po prostu mało kto to dostanie. To jest kłamstwo, opowiadanie o tym, że jakieś pieniądze znowu nam to wkładają i ludzie gdzieś tam w miastach myślą, pieniądze, że... pieniądze biorą się z pracy. Po prostu. Lat temu 10. Że będziemy dalej pracować tak, jak pracowaliśmy i dla nas to w zupełności wystarczy, żeby nie wznawiać jakichś, wymyślać nowych zakazów. 3 lata temu przyszedł ASF, stwierdzili, że rolnicy się przestawili zamiast hodowli świń na bydło, tak? Minęło 2-3 lata i co teraz? Teraz bydła nie możemy hodować, co mamy produkować? Za 2 lata Ja, drodzy państwo, teraz troszkę chorowałem, oglądałem te rolnicze programy. Dla mnie to jest szok. Co oni pokazują w ogóle? Wczorajszy program. 2 starszych ludzi przy kapuście pokazują polskie rolnictwo. Drodzy państwo, to jest jakaś hańba dla mnie. Co oni z nas robią? Po prostu pokazują starszych ludzi, bo już nie ma młodych, bo za moment nie pewnie będzie. Tak będzie. Nie że pojechali zarabiać na kredyty. Tak. Muszą jechać zarabiać na kredyty na zagranicę. Lat temu 5, lat temu 10, w każdej oborze coś było. Było ciele, była świnia. A dzisiaj porobili dziadów. Wszystkie rolniki to dziady i jeszcze zadłużone. Dziady. Przecież to, co zrobiono w powiecie Biała Podlaska. 5300 gospodarstw karteczkami, które nosili jacyś dziwni ludzie, gdzie ludzie się podpisywali strachem tym, że odbiorą im dopłaty. Podpisywali się, wyrzekli się po prostu swojego bytu, bo wyrzekli się produkcji dla swoich rodzin. Dzisiaj jeszcze GUS uderza w nas w tym, że mówi, że my jako rolnicy zarabiamy 3200. To jest przecież takie kłamstwa i takie rzeczy, które w tej chwili się dzieją, nie powinny mieć miejsca w normalnym narodzie, naprawdę. A tutaj się sprzysięgło na nas 20% zdrajców w Sejmie, drodzy państwo, to trzeba jasno powiedzieć. PO-PiS się odnowił po prostu i kładą na nas i to jest hańbiąca demokracja, gdzie mówi się, że jedni nas karcą za to, że głosowaliśmy na PiS, a PiS znowu przychodzi z karą za to, że polska wieś na nich zagłosowała. No. Posłuchaj, wszyscy graliśmy w siatkówkę, wszyscy grają na jednym polu, tylko zmienia się serwujący.
Toż to jest jawne widziadło. Tu widzicie naszą determinację. Zmienia się co jakiś czas ten, co serwuje, grają na jednym polu, do jednej bramki strzelają. Koledzy mówią, jest nas może mało tu wygląda, bo wielu jeszcze śpi. Wielu ludzi jeszcze, zresztą nie może być więcej, ale wielu ludzi na wsi, bo rozmawiam z ludźmi, ciągle myślę, to nie PiS, to PO. Te partyjna właśnie, to jest ta gra partyjna na rolnikach i robienie z nas takich bęcwałów takich. Naprawdę ja apeluję do rolników. Dzisiaj tu jedna część tych rolników, producentów, przyjdziecie i wy, którzy produkujecie zboża i tak dalej. Tylko pamiętajcie, jeżeli nas już wyeliminują i wyślą za granicę, bo pojedziemy pracować, bo przecież swoich rodzin nie zostawimy o głodach, to was już też nie będzie kogo bronić. Obudźcie się i zróbcie to, co my. Nie dajmy się podzielić, idźmy w zaparte w tym wszystkim i powiedzmy dość. Dość karania polskiego chłopa, dość karania przez te wieki, które już były. Myśmy za to demokrację, za te wszystkie rzeczy, które się działy w Polsce, zapłaciliśmy ogromne wyrzeczenia. I dziś tu stoją ludzie, którzy myśleli, że ta Polska jest dla nich, że coś w niej możemy zrobić, a okazuje się, potraktowano nas jak ostatnie szmaty. I mówi się nam, won z gospodarstw, won z tego, co dokonali nasi, to jest nie wasze. To jest hańbiące dla nas. Wielu rolników jeszcze się podpiera, że nie ma czasu. Ja mówię dla kolegów we wsi. Niedługo będzie tak, że będzie dużo czasu. Każdy będzie miał czas. Bo to w tym kierunku idzie, nie idzie w dobrym. Bardzo proszę jeszcze, tu producent bydła właśnie. Tu mamy... Gdzie jest demokracja, jeżeli się narzuca z góry głosowanie? Jak? Demokracja jest potrzebna do wyboru. Ale jeżeli każe się głosować... Wbrew sumieniu. Za klubem poselskim. No właśnie, narzuca się posłom, że macie głosować i nie macie innego wyjścia. Gdzie jest demokracja? Nie ma demokracji. I to ktoś, kto mówi, nie że zrobią z demokracja... agroturystyki też, bo konia nie można użytkować. Ludzie z miasta przyjeżdżają, jeżdżą w siodłach, jeżdżą w zaprzęgami. Raptownie tego nie można, bo to jest użytkowanie konia niezgodne z jego naturalnym przeznaczeniem. Tak. Dojenie krowy to gwałt. Rozmnażanie zwierząt też nie. To więc co mamy robić? Oszukano nas. Parę lat temu obiecano młodym, że jeżeli przejmą po rodzicach gospodarstwa, wesprą, tak, żeby nie musieli jechać za granicę szukać pracy, że zostaną w kraju. Zostaliśmy. Po co? Po to, żeby tylko dać dzieciom przykład, że jednak Polska to jest tylko Polską. Że oszukuje się i kłamie się. Przecież ja, będąc tyle lat utrzymywałam się, patrzę, żeby jechać jak najszybciej za granicę. Jak najszybciej z tego kraju, odchować dzieci i uciekamy. Tak, uciekniemy gremialnie, drodzy państwo, to jest... To tu zostanie. Ale o to chodzi. Przecież to o to chodzi. Ale kto tu zostanie? Dla mnie było szokiem to, że w ogóle, jeżeli chodzi o te futerkowe nawet ustawę... przyjadą do nas. Jeżeli chodzi o te futerkowe ustawę, nie mówimy o skali produkcji, czy o jak ona wyglądała, ale mówimy o normalnych zasadach demokracji, działalności gospodarczej. Jeżeli dzisiaj ktoś się budzi rano i mówi, ta działalność jest B w Polsce, won, w ciągu roku chcę wyeliminować, no to drodzy państwo, o czym my mówimy? To za moment każda jedna działalność, którą my prowadzimy, to właśnie jest to, jak produkcja wołowiny czy czegoś. No my nie jesteśmy, my nie śpimy spokojnie. To, co się... Tak jak nas dobito, zaszczuto, to jeszcze nigdy nie było na wsi, naprawdę. To, co zrobili teraz, wbijając ten szpikulec i jeszcze jakby obezwalniając tych posłów, mi jest ich żal, po prostu. Mi jest ich żal patrzeć na nich, że oni muszą rękę unosić, bo im ktoś każe i mówi, że na swój naród, no bo przecież takiego czegoś jeszcze nie było, naprawdę. Nie było i ja myślę, że wokół cały świat, który obserwuje, Europa i tak dalej, no to jest... Pewnie się śmieje, to raz, ale... I zaciera ręce. Po prostu... Okupant Niemiec pozwalał hodować, a nasz rząd polski Polaków niszczy. Jeżeli mamy weterynarzy w swoich gospodarstwach, przyjeżdżają weterynarzy z kontroli weterynaryjnej, jednostki pozarządowe mogą wyjechać na podwórko, nawet w asyście policji i zabrać nasze zwierzęta, obciążając nas kosztami transportu i przetrzymywania, bo uznają coś, o czym nie mają pojęcia. Jak ludzie, którzy nie mają pojęcia, które nie obcują ze zwierzętami, mogą powiedzieć cokolwiek? Jak kraj, w którym połowę rzeczy się ściąga z Niemiec, z magazynów wojskowych, 30-letnie mięso się je, a swojego się nie je?
A swoje się niszczy. Tak, swoje się niszczy. Nie możemy dawać jedzenia takiego, jakiego chcemy. Żeby kilka pani, tam panów może, no bo to można policzyć ich na rękach, jakichś wegetarianów, którzy uzurpują sobie jako, że są lepsi ludźmi, no bo te zwierzęta właśnie nie jedzą i jedzą trawę i tak dalej. Tak regulowali w Polsce to, że doprowadzą do upadku gospodarstw, to jest po prostu, to mało to hańba, to jest niespotykane. Jak ja jeszcze, moja babcia, którą cały czas bardzo kocham i lubię, ale jak ona przeżywa to wszystko, że my jedziemy, rząd taki dobry odwoływać, to co się, że w mediach ona słyszy, po co my to robimy i tak dalej. Zobaczcie, jak nas podzielili. Niesamowita rzecz. Niesamowita. Najpierw zrobili podział, a teraz chcą nas wyrzucić z naszych gospodarstw. Są ludzie, którzy jedzą warzywa. Warzywa bez zwierząt nie rosną. Przede wszystkim każdy człowiek ma jakieś zwierzątko. Kota, psa. Kot i pies też je mięsko. A skąd te mięsko urośnie? Na drzewie zamiast liści? Przecież musimy my, rolnicy, to wyprodukować, wyhodować. Jest dużo sprzeczności takich, o których ludzie nawet nie myślą. To jest przykre. Ja wiem, że tak jak tutaj koleżanka mówi, jeżeli zmieniono styl opowiadania o gospodarstwach, bo przecież sami nieraz słyszycie, dziś się nie mówi, że już ocielenie, tylko urodziła, te wszystkie słowa takie zastępcze właśnie, te ucywilizowania zwierzyny pod człowieczeństwo, daje jakieś dla młodzieży, dla tych wyobrażenie, bo inaczej się mówi, jeżeli mówi się padło zwierzę, niż umarło zwierzę. I ten cały styl, ten narzucony przez jakieś ideologie, bo to cały czas się toczy walka o te człowieczeństwo, no zmienia styl podejścia do życia, że krowa rodzi, maciora rodzi, że nie wolno zabijać, że mleko się dzieje gdzieś tam A ludzie zdychają. Tak jak ja to powiedziałam. No to ja tym hasłem takim powiedziałem, że mogę zdechnąć dla Polski, właśnie nie umrzeć, no to jest jakieś niefrasobliwość w tych rządzących nawet. Tak nie wolno postępować z narodem. Ludzie, z żywicielem, który daje życie temu narodowi. Bo Ruscy, jeszcze raz mówię, Ruscy i Niemcy wam chleba nie dadzą. Mówię to do mieszkańców i wszystkich zachwyconych ludzi, którym jeszcze tej żywności w tych sklepach nie brakuje. Ale pamiętajcie, w marcu mieliście sytuację, media to podawały. Co się działo w marcu w ciągu tygodnia, gdzie o woreczek tutaj niedaleko w Biedronce, w Międzyrzecu, o woreczek cukru pobiły się dwie kobiety. U mnie na wiosce dwie kobiety bardzo pokłóciły się o chleb, którego już zaczynało brakować. Wy tego nie bierzecie pod uwagę, za moment się to może stać. Ale nie będziecie mieli już swoich żywicieli, po prostu. No prawda jest taka, że my bez was to se damy radę, jak se damy. Ale wy bez nas, może za rok nie, ale za dwa to naprawdę odczujecie, jak będzie. W kraju, gdzie panuje pandemia, ludzie tracą pracę i jeszcze dodatkowe miejsca pracy zamykać? I dochód. Czy stać państwo utrzymać zapomogi ludziom, którzy stracą pracę? To jest pytanie.